Witam Was w mojej małej kuchni. Moja dziocha już się dawno, dawno zażyczyła cake pops, to są te małe ciasteczka na patycku takim. Jowo już Rose pokazywała, jak można zrobić ciasto, takie ciasto na te ciepłe lody piernikowe. Także jakbyście teraz czy mieli gdzieś w sklepie w Agibocie te pierniki, to możecie zrobić takie cake popsy, takie ciasto. Link do tych pierników był tam na dole. Ja użyła takie byle jakie ciasto, suche biszkop, tak do biszkoptowe trochę i tak do tego Nutella, trochę czekolady. Możecie też trochę dać marmelady. Mi osobiście smakowały te z Nutellą. I już wam pokazuję, co bym potrzebować. Upieczcie się jakąś babkę suchą, albo biszkopt, albo się kupcie gotowy. Ja się upiekłam taki gotowy z paczki. Mieszanka i to musimy wszystko pokruszyć. Tu robi to moja dziocha. Jak już to ciasto pokruszyliście, to zaczynamy mieszać. Ja się to podzieliło na dwa. Ja chcę zrobić z Nutellą, czyli czekoladowe i takie białe ze syrkiem. Ja to mu taki speisekwark, to taki no, syrek drobno zmielony. Ja go zawsze używam do zimnych syrników i do, no jak na ciepło robię. Możecie wziąć syrek z wiaderka. To do tego. A tu mu Nutella, tu mu resztka Nutelli, nie wiem czy mi to starcy. I tu mu czekolada roztopioną. To tu do wszystko. Zamiast Nutelli możecie dodać czekolada roztopioną albo samą Nutella bez czekolady. Tak dokładnie to nie umiem powiedzieć ile tego dum, bo to musi wszystko być. Tak musicie dać, tyle tego dać, żeby to się fajnie kleiło potem. No już widzę, że dużo nie bym potrzebować, bo to się już tak samo w sobie klei. Tak, ja na razie z tego syrka to do gdzieś tak 125 gramów. A z tej Nutelli, no przy ta czekolada, a potem ta Nutella. Jak już będziecie zadowoleni z tej masy, bo ba się będzie wystarczająco kleić, wiecie się za pomocą małej łyżeczki, trochę do ranki. No przed to tak trochę rozgrzejcie i ulepcie tak, żeby nie było żadnych rysów, żadnych popękań i formujemy kulki z tego. Ja mu dzisiaj 4 rance, jak widzicie. I to będzie na talerz albo na blacha. Na talerz albo na taką tacę i to musimy potem do lodówki dać tak gdzieś na 20 minut, żeby stwardniało. Moje kulki już są twarde. Tu mu patyczki do tych ekstra ciasteczków. Jak nie macie takich, to się weźcie szaszłyki. Te patyczki do szaszłyków można zrobić. I opetnijcie się tak, no, mniej więcej na taką wielkość, na taką długość, jak chcecie. I teraz weźmiemy tak, każdy patycek zamoczymy w czekoladzie. Aha, tu mu czekoladę roztopioną już. Tu mu czekoladę roztopioną. I teraz bym, no, zamoczyć, każdy patycek zamoczyć i wbić w kulka. To jest ważne. Ważne to, żeby te kulki były zimne i potem... Bo jakby były za ciepłe, miękkie, to być może, no mi się tak stało za pierwszy razy, to te kulki mogą się tu ślecieć, no, ślizgać się mogą. Także, tymi patyczkoma zrobię tu ze wszystkimi. Ja tu mam na boku białą czekoladę, jeszcze to się z białą czekoladą zrobię połowa. No, patyczki zamoczyć, do dziurki, nie dziurka, zrobić tym i zaś zostawić tak gdzieś, no, żeby ta czekolada wystygła. Tak gdzieś 15 minut.
czekolada tu wystygnie, okej. To możemy zacząć się zbawić. Tu mam roztopioną czekoladę, ja muszę się jeszcze więcej roztopić. I teraz tu dekorujemy. Tą komy to tak, żeby było całe zakryte. Coś to było? To jest kancelarki, no. Musynek już czuje. Dopiero się obudził, a już je. Zamoczyć i tak troszkę poklupać, żeby nadmiar czekolady opadł. Żeby nie było za dużo. No. I kolorową posypkę teraz możemy dekorować. Pierwszy jest zrobione. Tutaj masz szklankę z ryżem, suchy ryż, albo możecie cukier dać i to tak wsadzić i poczekać, aż wystygnie. No i możecie to też tak podawać. Ja to będę robić dalej. Się inną posypkę też wezmę i będę potem to pokazana, jak na końcu wyszło. Niestety jest trochę roboty z tymi ciastkoma, ale ja mam też taką blaszkę, nie blaszkę, taką malutką formę, co idzie tam, te kulki same piec, taką różową, no są inne kolory, ja mam różową, to je lepiej, także nie trzeba tam nic mieszać do środka, kiedyś też może jeszcze zrobię takie coś. No, musicie też wystarczająco dać tej Nutelli, żeby to było takie klejące, jakbyście to kleili, bo jakby było za mało, to potem będą te cake pops pękać. No, jak wciśnicie patyczek, to będą pękać. I to jest ważne było, że żebyście poczekali, aż ta czekolada wystygnie. Jak ten patyczek wciśnicie, bo jak nie, albo jak te cake popsy będą za miękkie, to może się stać, że ta czekolada zjedzie z tego patyczka. I jeszcze chciałam powiedzieć, biała czekolada no jednak schnie dużo dłużej, także musicie się w cierpliwość uzbroić. No, myślę, że wam się zaś recepta podobała. Jak się podobała, to mi lajkujcie, suba zostawcie, kto nie zostawił. Zapraszam też do polubienia mnie na Facebooku Kasia w Małej Kuchni, kto mnie jeszcze nie polubił. I do następnego razu, cześć!